I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wróżenie z FUSów wraca do nas z Crypto Crew. Zobaczmy, co nam przepowie o dziwnej godzinie. Także właśnie chwilę temu wyszedł, gdzie tutaj chciałem wyjść z wiadomościami, dosłownie paroma, zanim wyjadę tutaj na piątek wieczór. Więc z kolejną audycją będziemy się widzieć kiedy? W sobotę. W sobotę, gdzieś o godzinie 12, 14. Nie będzie mi dzisiaj wieczorem. Już się bałem, że ten kolega się pojawi i nie będziemy go tłumaczyć, ale. Akurat spojrzałem i jest. 12 minut temu dodana audycja, także zaskoczył nas po godzinie 4 dzisiaj czasu polskiego I, i od razu sobie przetłumaczymy. Będziemy mieć go z głowy, chyba, że wyjdzie w sobotę lub niedzielę również. Nie wiem, czy będę na rejonie. Będziemy też losować, oczywiście, książkę już lada chwila. Więc w sobotę, w tej sobotniej audycji, wylosujemy jedną osobę. Może to jest z tych komentarzy nawet tutaj zobaczymy. Chyba, że jakiś losowo mi tutaj wyjdzie. E, użyjemy do tego Google Number Generator, czyli ten numer, generator numerów na, na Google, żeby po prostu e, sprawdzić, kto wygrał tą książkę. Ona jest oczywiście w języku polskim. Standard Bitcoina, Safedin, Amus. Która już tutaj była rekomendowana, zanim jeszcze była w języku polskim, a można sobie wejść też na ich główną stronę featurepublishing.pl, no i zakupić tę książkę również, tak? Jeżeli komuś, komuś się nie uda, to jest świetne uzupełnienie do tego, co chciałby nam przedstawić, może ten świat związany z Bitcoinem, dlaczego pieniądz, walka o pieniądz, tak samo jak można porównać tutaj Bitcoina do, do złota i, i dlaczego złoto jest lepsze niż waluta fiducjarna. Świetna historia, naprawdę, e, no, będziemy losować, miejmy nadzieję, że ktoś tutaj wygra. Dobra, przejdźmy oczywiście do tego pana, także nie muszę się o wieczór martwić, bo chyba dwa razy nie nagra, chyba, że się mylę i wyjdzie jeszcze z audycją wieczorną, to pamiętajcie, że Mieni ma do soboty Południa, gdzie zacznę klepać kolejną audycję na weekend, czyli Dzień Dobry Krypto. Dobra, przejdźmy do tłumaczenia. Jakiś bardzo niebezpieczny wykres, którego nikt nie obserwuje. Zobaczmy, o jaki niebezpieczny, ostatnio pesymistyczny nam się stał trochę krypto, który nie uważacie, ale warto poznać zawsze dwie strony, jeżeli chodzi o to, że idziemy do 100 tysięcy, a są takie wiadomości, gdzieś tutaj przygotowuję jedną z nich, to jest Stock to Flow, mówi nam o tym, że Będziemy przy 100 tysiącach już kiedy chwila. Do września, tak? Do września Stock to Flow mówi o tym, że 100 tysięcy powinno być na tym wykresie. Także za od dwóch do siedmiu miesięcy, nawet tutaj mówią, 100 tysięcy dolarów. Zobaczmy w takim razie, co nam przepowiada. Oczywiście jeden z wykresów, tak? Pamiętajcie, że on tutaj mówi często o konfluencji, różnych znacznikach, które należy używać razem, i wtedy mamy tą siłę wykresu. Co dzisiaj przepowie wykres? Już przechodzimy. To o czym chcę dzisiaj porozmawiać to to, że wiele o tym osób nie rozmawia, a akurat o tej stronie, więc może to zaskoczyć wielu ludzi, jeżeli miałoby się wydarzyć. But not you, because you're see this video... Ale nie ciebie, bo wiesz, widziałeś to wideo. Mówiliśmy oczywiście o ruchu ceny bitcoina w listopadzie 2020 roku. Mieliśmy to coraz to wyższy szczyt na tym wykresie. W tym samym czasie na wykresie na RSI mieliśmy coraz to niższy szczyt, czyli dywergencja. Dokładnie. Niedźwiedzia dywergencja. Czyli cena po prostu idzie w górę, a dywergencja, bardziej RSI, w tym przypadku, idzie w dół. That is a sign of a, 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 a I to jest sygnał korekty. Widzieliśmy tutaj około 20% korekty. Nie wyglądała na za dużą, bo to jest dwudniowy wykres, ale to była 20% około korekta. Teraz, kiedy masz gwałtowny spadek RSI i gwałtowny wzrost. RSI, Jeżeli mamy bardziej strome zejście w RSI, a tym samym czasie wejście ceny, czyli bardzo strome time, w dłuższym okresie, bigger, bigger so, mówi nam to o tym, że może się wydarzyć dużo mocniejsza dywergencja. To... Dlatego na tym kanale najczęściej patrzymy w lewo. And we just look back to May 2019, Jeżeli tutaj spojrzymy na to na maj 2019 roku, gdzie mieliśmy coraz to wyższy szczyt na ruchu ceny Bitcoina. This is that 14K top. I potem mieliśmy te 14 tysięcy dolarów, które nie mogliśmy przebić przez kolejne.

Świetnie to wyglądało cenowo, ale była gdzieś tutaj dywergencja, czyli RSI spadkowe. RSI mean? Co to oznacza? Że market potrzebuje, no, większej korekty. I widzimy, że poziom, w którym rosliśmy, był oczywiście jeszcze bardziej stromy niż ten. I tak samo kąt padania, w tym przypadku RSI, też był bardziej stromy niż tutaj po prawej stronie, czyli bardziej stromo to było, a wiemy, jak się kończy jazda bez trzymanki, bardziej stroma gdziekolwiek. <grych> tak działa chyba przyciąganie ziemskie w tym wypadku. I tell you that. I teraz, właśnie mówię o tym, żeby Cię ostrzec o tym, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje przed naszymi oczyma. Około 7 stycznia, ponad miesiąc temu, mieliśmy szczyt, kolejny większy szczyt, wyższy szczyt. Ale w tym samym czasie nasze RSI na wykresie robi zupełnie przeciwną rzecz. To jest właśnie ta dywergencja niedźwiedzia, o której mówiliśmy przed chwilą. Niedźwiedzia, czyli negatywna. Na pewno nie pozytywna, bo byśmy mówili bycza lub bycza wtedy. A tutaj niedźwiedzia to znaczy negatywna, która może sprowadzić cenę niżej Bitcoina. Jeżeli to się wydarzy, prawdopodobnie zobaczymy, no, miłą, większą korektę. I każdego to może zaskoczyć. I pewnie będą mówić tutaj o jakichś dziwnych newsach, które wychodzą. Elon zmienił swój że Elon zmienił swoją koszulkę From green to red. Z... <laughs> z czerwonej bardziej zielonej na czerwoną. I dlatego to doprowadziło do tej wielkiej korekty. By the way, that's, uh, sarcasm. Uh, Oczywiście to jest sarkazm. Oczywiście to jest sarkazm. Well, there you have it. Now, what I want to share with you is how this played out just recently. I to, co chcę Wam przedstawić, to jest jak to przynajmniej było rozgrywane do tej pory. Jeżeli by tutaj spojrzeć, nawet na 24 listopada 2020 roku, widzimy ten szczyt właśnie w tym momencie ceny. Are you with me? Then we had a high. Chwilę później, jeszcze większy szczyt.

This was bearish divergence. To była też dywergencja niedźwiedzia. Ale bardzo szybko, po tych, można powiedzieć, delikatnych spadkach, market szybko odreagował i wyszedł wyżej. The RSI, avoiding divergence, which means... Która, ta akcja, pozwoliła nam na... Ominięcie tej niedźwiedziej dywergencji, co to oznacza? Możemy zrobić oczywiście to samo. Jeżeli RSI wyskoczy powyżej tego poprzedniego. Na przykład 93 na tym poziomie, najprawdopodobniej ominiemy

Really quickly, be... która będzie wykupiona bardzo szybko dlatego, że Elon znowuż zmieni swoją koszulkę z czerwonej pewnie na zieloną red to green a a major rally. gdzie wtedy w tym markecie wszyscy zdecydują się bo wiecie, jak nieracjonalny jest ten market And again, i znowu, nie wiem, będzie to niektórzy ludzie, którzy będą w komentarzach i będą mówić, o mój Boże, Steve jest serio o tej koszulce i pewnie będą ludzie, którzy będą komentować. Ej, ale Steve faktycznie jest tutaj poważny na temat obnoszenia się z koszulkami, także będziemy obserwować od dzisiaj, jakie koszulki tutaj jest yellow, czyli żółta pod spodem. Można powiedzieć, że to jest polo żółte. Czy chodzi o to, żeby inwestować w Polka Dot, Polo Dot? Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, czy będziemy aż tak spekulować na ten temat. Niebieska jest marynarka, także dajcie znać, co to może oznaczać.

Super cykl. Wykupisz na pewno tą korektę i będziesz i tak zadowolony z tego super cyklu na sam koniec. Także mamy bardzo szybki wykres, zobaczymy jeszcze co tutaj jest, bo potem widzę jest połowa reklam, także już to zwiewnym krokiem, a zwiewnym, zwiewnym, <grym>, zwiewnym krokiem ominiemy. So, that's it for today's video. If you're somebody in need and somebody that... Dobra, coś czuję, że jeszcze wyjdzie dzisiaj wieczorem z kolejnym wideo. Tak coś czuję, bo za mało mięsa było, ale przynajmniej widzimy, że jakaś tam dywergencja niedźwiedzia się klaruje. Żebyśmy mieli to na uwadze, że te 44 tysiące czy 46 może się zmienić w niższą cenę z jakąś korektą, jeżeli będzie dalej spadkowe RSI. Tyle na ten temat. Pamiętajcie o książce. Będziemy losować. Życzę wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.